Ja nigdy w życiu nie napisałam ani jednego złego komentarza jakby na czyjś temat i nigdy w życiu bym czegoś takiego nie zrobiła. Więc dla mnie to jest obrzydliwe i to jest nienormalne w ogóle, że takie coś się dzieje i że ludzie myślą, że są anonimowi, gdzie nie są. Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest Melina Westerok, a w tej Melinie Sara James. Cześć Sara. Dzień dobry. Kurczę, wiesz, że jestem zestresowany, bo, no serio, jest to, jesteś najmłodszą uczestniczką Meliny, najmłodszym gościem, więc tak dziwnie, więc... No dobra, to w razie czego pomagaj mi, dobra? Nie masz żadnego problemu. No słuchaj, to zacznę od tego, przeczytałem jakoś w miarę chyba ostatnio w jednym z twoich wywiadów, a tu podkreślmy dla tych widzów i słuchaczy, co nie wiedzą, masz w tej chwili 15,5 roku. Jeszcze taki wiek, kiedy się podkreśla połówki. Tak. W czerwcu skończysz 16. Dokładnie. Czyli czerwiec 2008. Więc powiedziałeś, że jak skończysz 18 lat, to się przenosisz do Kalifornii, najlepiej Pasadena, Stany Zjednoczone. Tak se chrapnęłaś, czy tak se powiedziałaś, czy jest to bardziej przemyślane? Ja jestem osobą, która często podejmuje takie nagłe decyzje i ja wtedy tak mówiłam, bo ja to był jakby mój pierwszy raz po Stanach Zjednoczonych, jak wróciłam i byłam taka, o, palmy, drzewa, tak po prostu niebo niebieskie, słońce, ale później tak sobie zdałam sprawę jednak, że jednak to chyba nie jest do końca takie moje miejsce, chyba. Dlaczego? Nie wiem, jakoś tak wydaje mi się, Europa jest bardziej dojrzała emocjonalnie, ale to pod takim względem, że na przykład Amerykanie są bardzo dobrzy w small talkach, prawda? A mam wrażenie, że Europejczycy, my jesteśmy bardziej tacy, że może na ulicy nie będziemy mówić komuś, że pięknie wygląda, ale jak już jesteśmy przyjaciółmi, to jesteśmy przyjaciółmi. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, bo nie chcę, żeby gdzieś tam wiadomo, bo jakby to nie ja, żeby w ogóle się wypowiadać na taki temat, ale tak jakoś lepiej mi w Europie. Nie, ale wiesz co, bo to jest ciekawe podwójnie, bo raz, ja pamiętam, jak ja pierwszy raz pojechałem do Stanów, byłem strasznie podjarany tym, że wszyscy się uśmiechają do siebie, how you doing, tak. W ogóle i tak dalej, i tak dalej. I jak czytałem rozmowę z tobą po twoim pierwszym pobycie w Stanach, wtedy przy Mam Talent, to też byłaś podekscytowana tą innością Ameryki. Tak. A teraz troszeczkę znowu Europa wróciła do łask. No, rzeczywiście to jest prawda, że ja po prostu byłam w takim szoku, no bo rzeczywiście to jest po prostu, jest słońce, są kolory. Miałeś 13 lat, nie? 13 z hakiem. Tak. Teraz na 15 to już, prawda? A, to już w tym wieku. To jest inna sytuacja. No ale właśnie tak jakoś mi tak bardzo, bardzo zrobiło na mnie wrażenie. No ale myślę, że jak już byłam tam, już jestem, to ja już teraz jak lecę do LA, to jestem jak w domu tak naprawdę, więc już na mnie to nie robi takiego wielkiego wrażenia, ale myślę, że Europa to jest gdzieś tam taki mój... No a w sensie, wiesz, show biznesowym, no bo to, jednak jeszcze z takim przytupem, jak tam wyszłaś. Mam Talent, z tym złotym przyciskiem, z finałem, ze wszystkim. No to rozumiem, że był jakiś wilk w głowie, który ci mówił, Sara, zostań tu. I pewnie byli też jacyś ludzie, pewnie ludzie udzielali ci bliscy sprzecznych rad. Jak to powiem było? Tak, wydaje mi się, że po prostu... jak by to opisać? Znaczy tam było przepięknie, tam było cudownie i jakby ja dalej jestem w tym przekonaniu, że jakby Stany są świetne i jakby jak najbardziej uwielbiam Stany. Ale, przepraszam, jakie było pytanie jeszcze raz? No, że czy nie zastanawiałeś się na tym, czy nie zostać po prostu dla nie, kariery? Miałam takie myśli, że może tu będzie łatwiej i myślę, że pewnie gdyby pojawiła się propozycja taka, że na przykład przenosimy się do Stanów teraz, to myślę, że to nie byłby aż też taki wielki problem. A mama? Rozmawiałaś o tym z mamą? No, tak. Na pewno rozmawiałaś, bo bardzo bliska ci osoba. Tak, gdzieś tam ruszyłyśmy ten temat powolutku, gdzieś tam, ale to jest jeszcze takie bardzo świeże i to jakby to jest takie jeszcze w ogóle, raczej na razie planujemy zostać. Mama chce mnie mieć przy sobie jeszcze do 18 roku życia, więc... No wiesz, równie dobrze mogłaby pojechać z córką do Kalifornii. Nie wiem, czy... Raczej nie, bo ja też mam młodszego brata, moja mama pracuje i jakoś to tam mam blisko rodzinę teraz, więc, więc raczej nie. Ale ja raczej sama bym poleciała, tak mi się wydaje. Już tak. A powiedz mi, bo z kolei jak oglądałem rozmówki z tobą jeszcze przed Voice'em, to naprawdę już ładnych parę lat temu, 1/3 twojego życia wstecz, to
jednego byłaś absolutnie pewna, że muzyka to, że to nie jest fanaberia, że nie startujesz w Voice tak sobie, tylko że po prostu, że muzyka ma być twoim życiem. I to było jak na dwunastolatkę bardzo mocno wyartykułowane, powiedziane. To chodzi mi jak na dzisiaj, rozumiem, że muzyka, ale czy masz takie plany bardziej dalekosiężne? Ja powiem szczerze, jak ja jako taki maluszek, naprawdę maluszek, ja nie widziałam innej opcji niż muza. Po prostu ja się śmieję, bo moja mama właśnie była w szkole i kończyła właśnie studia muzyczne i ja wtedy byłam jej w brzuszku i ona ich nie skończyła i myślę, że to ja trochę jej to tak zabrałam, bardzo, bardzo wsiąknęłam i po moim tacie również i jakby ja po prostu nie widzę innej opcji niż muza i patrzę na to jakby przyszłościowo i... To rozumiem, ale już tak bardziej konkretnie to właśnie, że na przykład nie wiem, że będziesz grać w Polsce, albo nie wiem, sięgniesz po szwedzkich kompozytorów, którzy słynni są na cały świat, albo że właśnie po 18 to pojedziesz do tego LA. No bo ja gdzieś tam mam takie plany w głowie, no i jakby myślę, że mój cały team i ja staramy się o to, żeby gdzieś tam tą karierę pchać europejsko i myślę, że nawet się udaje to i z każdym krokiem, z każdym projektem teraz, z każdą nową muzą mam nadzieję, że to będzie wychodzić i zobaczymy. Często to jest tak, że w muzie, szczególnie w tych czasach, gdzie muzy mamy tak dużo i wszyscy jakby teraz, że tak powiem, inaczej, muzyka nigdy nie miała zasad, ale tak naprawdę no jakby teraz no to nie jest tak ważne, żeby wydawać teraz albumy na przykład. Kiedyś bez albumu nie było artystów, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej. A teraz to jakby jest masę różnych nowych artystów, którzy wchodzą na TikToku, na socialach i jest tego mnóstwo, więc często to jest tak, że to jest taka szansa, która nagle wybucha. Więc... A pamiętasz jeszcze, jak miałeś 6 bodaj lat i pojechałeś do Szczecinka na festiwal pastorałek, kolęd? Pamiętasz, czy pamiętam. Ale naprawdę pamiętasz, bo obejrzałaś filmiki nie. tego? Pamiętam wszystko, jakby pamiętam wszystko, z kim tam byłam i całe ten, no to niesamowite, to jest w ogóle bardzo przesłodkie. To w ogóle był pierwszy konkurs, na który ja pojechałam, właśnie 6 lat i wygrałam wtedy laureata. Ja w tym momencie poczułam, że o, to jest to, zostaje muza, to moje. Jeśli chodzi o mamę, która już nieraz wspominana, to jaki jest, czytałem gdzieś, że mama powiedziała coś takiego w znaczeniu, że tak, mamy bardzo dobre stosunki, ale jak przychodzi do sprzątania do pokoju, to jest jakieś mamą. No więc jak to u was się układa? Teraz jest trochę inaczej, bo mama zrozumiała, że no ja w tym domu nie jestem zbyt często, szczególnie teraz byłam częściej, ale no gdzieś tam jak jest, przychodzi sezon, to mnie w domu prawie w ogóle nie ma. Jestem tylko na parę dni, na tydzień i to jest tyle, więc moja mama jest też taka, teraz wyjawię trochę nasz rodzinny sokrot, ale moja mama tak mówi, że nie, że ona lubi porządek, że ja miałam czysto w pokoju. Ja miałam te konwersacje z moją mamą na temat tego, że mama, to jest mój pokój, to ty nie musisz tam wchodzić w ogóle, to, że ja mam syf, no to życie, no i nie musisz tu wchodzić. My przerobiliśmy takich tematów po prostu cały czas. Ale myślę, że teraz moja mama trochę zrozumiała, że... Może nie zrozumiała, ale ona też trochę za tym tęskni, bo jednak... Jak... Za córeczką w pokoju. Tak, i też za tym... Za bałaganem. Ona tego nie powie i tego nie przyzna moja mami, ale ona się cieszy, jak ja wracam i trudno jest syf, ale ona wtedy wie, że jestem w domu, że jest nieporządek, bo ja też jestem taką osobą. Staram się tego nie wynosić poza swój pokój. I teraz ja też jestem trochę inna i też więcej sprzątam. A z czym mama czeka w domu, jak wracasz? Jakieś jedzenie specjalne? Nie, jakby u nas w domu raczej się nie gotuje. Moja mama średnio... Boże, i w tym momencie serce matki krwawi na własnym łonie. Porki. No nie, no bądźmy szczerzy, no moja mama nie gotuje, no jakby... Ma wiele innych zalet. Oczywiście, że tak. Natomiast no, gotowanie to nie jest jej mocna strona. Nie jest jej nawet nie powiedziałam kiedyś, co zrobiła nam na obiad, więc tego nie powiem. To zostawię dla siebie. I love you, mom. Tak, ale myślę, że z ciepłem takim po prostu. Mm. Z mamą. A powiedz, no od dawna jak rozumiem, bo też to mówiłaś, że żyłaś trochę na dwa domy, no bo tu mama, tata w Poznaniu, tak? No w związku z czym przy tym twoim trybie objazdowym na kontakty z tatą w ogóle masz czas? Tak.
Tak, widzimy się i mamy kontakt, więc jest okej. Okay. To jest spoko. A powiedzmy, a z nim dzisiaj rozmawiałeś po angielsku? Tak, no bo ja ogólnie jestem dwujęzykową osobą, ale ja, to też jest w ogóle zabawne, że ja do momentu, w którym pojechałam na Eurowizję, to było, nie wiem, jak miałam, 12 lat chyba? 21, 13 powiedzmy. 13. No to ja miałam totalnie blokadę językową. Ja się tak bardzo bałam mówić. Nawet przy moim tacie jakby rozumiałam wszystko, co on mówi. I gdzieś tam wiadomo, że rozmawiałam, ale mój tata też tu bardzo dużo rozumie po polsku, no już bardzo długo jest w Polsce, nie? Więc ja się bardzo bałam. Bardzo się bałam mówić po angielsku. Więc dopiero tak naprawdę jak poleciałam na Eurowizję, to mi się to otworzyło i w ogóle zobaczyłam, że ludzie mnie nie oceniają, bo wrażenie, że ludzie często mają takie w głowie coś takiego, że a nie będę mówić, bo ktoś mnie będzie oceniać. A to w ogóle nie o to chodzi. W ogóle nie o to chodzi. A powiedz mi, być może to nie jest pytanie do ciebie, ale tak mi przyszło do głowy, no bo tak, ty zajęłaś drugie miejsce na Eurowizji dziecięcej. Przed tobą była Roxy, Roxana Węgiel, Vicky Gabor. Masz jakąś teorię, dlaczego wy, dzieci jeszcze, sorry, jeśli kogoś obraziłem, dochodzić, albo wygrywacie, albo jesteście, wiesz, na samej topce, a w kategorii seniorskiej co roku, nie użyję pewnego słowa, bo jesteś nieletnia, ale no, jest niedobrze. Mówimy teraz, że w Eurowizji jakby tej takiej... Dziecięcej jest super, a w dorosłej nie dajemy rady. Nie wiem, czy to mi oceniać, powiem szczerze. Jakby ja też nie do końca wiem... myślę, że po pierwsze Eurowizja to jest bardzo... To nie jest takie proste wszystko i tam przez to, że ludzie głosują i no to nie zależy często od artysty, no to Eurowizja rządzi się swoimi prawami tak naprawdę, nie? Więc to nie mi oceniać w sumie, zobaczymy. Dobra, to mam pytanie, tylko muszę sięgnąć po notatki, słuchaj, żebym nazwy nie pomylił, właśnie gdzie ja to... Cofnij mi się do Osiena Lubuskiego. Ośnie mniej więcej ile? 3000, 3500 ośno, ludzi? Tak, ośno to 3000 ludzi. Malutki. Słuchaj, to powiedz mi, chodziłaś bardziej nad Łęczną czy nad Ryczynek? Na Ryczynek! Przygotowałem się. Wow, na Ryczynek, nad jeziorko, Ryczynek. Ryczynek, jezioro, tak? Jezioro, chyba tak. Jeziorko, to jest... Ryczynek, tak, jezioro. Tak, no mam zapisane. Jezioro. Tak. Co tam lubiłaś? Ja byłam, boś, to dawno już, matko. Ja jak jeszcze przed zaczęciem, jak zanim weszłam w show biznes, to pamiętam dobrze, wspominam te czasy w ogóle, bo ja dużo wtedy spędzałam czasu ze znajomymi, z przyjaciółmi i było codziennie wychodzenie, wakacje nad jezioro, żeśmy się kąpali, to się ukrywaliśmy przed rodzicami, bo jeszcze to był taki wiek, że mama mi na przykład nie pozwalała jakby sama się kąpać w jezioro, żeby się bała, wiadomo. A ja ile, ten wiek to było ile lat? Ile mogłam mieć? 11 w sumie. No to było tak przed Kurczę, tym 10. Moja 10-letnia córka cię słucha, więc potem mieć problemy pedagogiczne. No dobra, idź dalej. 10-11. No to ja pamiętam, że wtedy moja mama bardzo mi nie pozwalała chodzić nad jezioro i pływać. No a ja niestety, no teraz już mama wie, że chodziłam i pływałam, ale teraz już tak wyszło. Ale było super, fajne czasy. A jeszcze, a po tych, bo tam czytałem sobie o twoim ośnie, tam jakieś mury macie fajne. Mamy takie mury. Właśnie, gdzie mury. Się chodziło, bo zakładam, że nie wagarowałaś, czy? Pewnie zdarzyło mi się. To wtedy gdzie się chodziło? Jezu, nie wiem. Pomyślę, my zazwyczaj wychodziliśmy po prostu, chyba nad jezioro. Myślę, że nad jezioro, bo to wtedy było ciepło zazwyczaj. Chociaż jak nie było ciepło, to myślę, że na plac zabaw, mamy taki plac zabaw. Plac zabaw. Bo Ośno to jest w ogóle mega małe miasteczko, to jest Nie, nie mogę powiedzieć wioska, bo się ludzie obrażą. Miasteczko, bardzo małe, ale piękne. Mury, jakieś baszty? Mamy takie mury obronne wokół tego miasta i mamy takie wieżyczki tam i tak tam jest. A powiedz, chciałem się zapytać właśnie o Ośno, bo tak, jak rozumiem, czy byłaś jedynym dzieckiem w Ośnie o innym kolorze skóry? Jedynym. Rozumiem, że to może być super na plus i może być na minus. Jak to? To były ciężkie czasy, bo jeszcze to Boże, 15 lat temu! Jak ja się dopiero właśnie urodziłam, miałam, byłam bobaskiem takim małym, no to jeszcze była rzecz taka bardzo niespotykana. I gdzieś tam nie wszyscy
no, było dużo rasizmu. Było dużo rasizmu i to bardzo przykre. Natomiast no, takie życie niestety, no, nic się z tym nie zrobi. Ale ja nie będę za bardzo cisnął, ale jakoś to tak pamiętam, jak u mojego w Warszawie, mojego syna w przedszkolu w grupie była czarna, też zmieszanej rodziny dziewczynka. To było naprawdę, nie w przedszkolu, bo w przedszkolu spoko, ale tak powiem wokół, na ulicy, tak? No małe dziecko, a tam jakieś, wiesz, działy się dziwne akcje. No, a u ciebie to były co, docinki słowne, czy... Czy było różne takich, zazwyczaj wychodziło, jakby ja też byłam zawsze osobą, której mi się buzia nigdy nie zamykała i ja też byłam osobą zawsze, która... była liderem w grupie zazwyczaj, gdzieś tam zawsze tych wszystkich ludzi za sobą, wszyscy za mną, zazwyczaj tak było. Bo ja jestem po prostu takim, ja uwielbiam ludzi. Widzę. Ja uwielbiam ludzi, zawsze ja jestem bardzo ekstrawertykiem, bardzo wielkim. No ale to też miało swoje minusy, bo gdzieś tam było dużo zazdrości i wiadomo, że takie rzeczy się biorą z domu zazwyczaj i biorą się z niewiedzy i biorą się z małomiasteczkowości. Więc oczywiście, że najłatwiej było powiedzieć coś o moim kolorze skóry, no bo to jest najłatwiejsza rzecz, do której gdzieś tam... No ja przeżyłam dużo rzeczy, bardzo dużo, docinki słowne, jakieś tam popachanki, jakieś inne sytuacje, więc to jakby... No, no jakby te docinki to chowałeś to w sobie, czy na przykład szłaś do mamy? Zazwyczaj, moja mama zazwyczaj nie wiedziała o wszystkich tych rzeczach. Ale się nie mówi. Zazwyczaj chowałam to w sobie, bo gdzieś tam jakoś tak uważałam, że tak będzie łatwiej po prostu. I pomyślałam sobie, że dobra, to jest okej, przejdzie życie. Ale myślę, że jestem, to straszne, że to powiem, może nie chodzi o wdzięczność, ale jestem, na pewno jestem, nie no, wdzięczna nie jestem, to zdecydowanie nie, bo jakby dzieci nie potrzebują być silniejsze, po prostu. Dzieci tego nie potrzebują, ale cieszę się, że wyciągnęłam z tego lekcję. Cieszę się, że bardzo mnie to dużo nauczyło i przez to mam... Myślę, że przede wszystkim tego, że to jaki mamy kolor skóry, to jak się ubieramy, jak się malujemy, to w ogóle to nie definiuje człowieka w żaden sposób, w żaden sposób. I myślę, że teraz mam twardszą skórę po prostu przez to, nie? I mi teraz takie rzeczy po prostu wypadają, nie? A kiedy przyszedł na odwrót taki moment, nie wiem jak powiedzieć, czy może dumy, czy taki, to jestem ja, znaczy w tym sensie z całym pakietem jestem z tego dumna. Czy to było przy okazji dostania się do Voice'a, czy sukcesu w Voice'ie, czy Eurowizji, czy wyjazdu do Ameryki, gdzie po prostu niknęłaś w tłumie, bo po prostu masz tam palety. Ja myślę, że moment, w którym ja też zrozumiałam, że to po prostu nie ma sensu się tym przejmować i nie zmieni się ludzi na siłę i po prostu to jest bez sensu, chyba właśnie jak zaczynałam wtedy, bo ja doskonale wiedziałam, co ja chcę robić w życiu od początku. I ja bardzo ciężko pracowałam. Moja mama woziła mnie wszędzie, na wszystkie konkursy. Ja, jakby mnie też bardzo dużo nie było. Ja też jakby dzieciństwo raczej było to takie u mnie... Zazwyczaj mnie nie było też, nie? Więc jak wtedy udało mi się i udało się być w tym Voice'ie, to pamiętam, że ja wtedy poczułam takie uczucie, że okej, udało się. I myślę, że fajnie teraz mogę być osobą, która może coś zmienić i może pokazać ludziom, że się da. I że to, jaki mam kolor skóry, to w ogóle... A powiedz jeszcze jedna ciekawa rzecz. Na przesłuchaniu do Voice'a, kiedy już wiadomo, że wchodzisz, i pytają cię o twój angielski, skąd jesteś, i ty mówisz, jestem Polką, stuprocentową, tak od razu, bardzo szybko. Minęło trochę czasu i w rozmowach pojawiło się, że czasami mówisz, że jesteś pół Polką, pół Nigeryjką. Podkreślasz afrykańskie dziedzictwo, na przykład kulturowe, muzyczne. To więc ja... No więc pytanie, jak dzisiaj się czujesz? Ja też wiadomo, jakby ja... To jest różnica tak naprawdę no 3 lat, prawda? Więc to ja też miałam gdzieś tam, byłam inny. U ciebie to jest jednak 20% życia, więc wiesz. Dokładnie. A skąd zaczęłaś mówić, to 1/4, więc... właśnie. Hello. No właśnie. Więc ja też bardzo dużo teraz jestem trochę innym człowiekiem, o wiele innym i mam inny mindset. Starość, nie radość. Jeszcze nie starość, ale już nie radość, prawda? Nie, ale...
Ja tak wtedy powiedziałam jakś po prostu, nie mam jakoś wytłumaczenia do tego. Jakoś dobrze, tak to inaczej. Ale zaczęłaś na przykład, po pierwsze, czy Nigeria się upomniała o ciebie? Urzamin? No wiesz, no na przykład, że kiedy się dowiedzieli, że jakaś Polka w Ameryce wielki sukces, mam talent i się okazuje, że tata Nigeryjczyk z pochodzenia, no więc może, wiesz jak, to jest tak jak z piłkarzami, nagle sobie... Myślę, że jakby na pewno gdzieś tam jest grupa fanów, która jest ciemna, jest... A masz fanów w Nigerii? Pisał ktoś do ciebie z Nigerii? Tak, no tak, ja też mam rodzinę tam, ale w sumie jakoś tak nie za bardzo dostałam jakoś dużo takiego. Wiem, że są ludzie w Polsce, którzy są miksem, na przykład są miksami, tak jak ja, albo You're Just Black, i wiem, że jest dużo mojej kultury tutaj w Polsce i bardzo mnie zawsze rozczula to, jak widzę moich ludzi w komentarzach albo piszący mi, że to jest ważne to, co robię i że jakby pam ich do przodu i gdzieś tam i pomagam. I to bardzo, bardzo miłe i to wielki zaszczyt, że mogę być tą osobą. Tak. To ja chciałem, wiesz, bo szykując się do rozmowy z tobą, znaczy ja zawsze wszystko sprawdzam, więc chciałem wiedzieć dokładnie coś więcej o twoim ojcu. Mhm. Więc wyczytałem, że no Nigeryjczyk to wiadomo, ale że z ludu Igbo, Ibo, w zależności Igbo od wymowy. Więc zacząłem studiować, poczytać sobie więcej o Igbo. Się okazało, że pisarz, którego bardzo lubiłem, kiedy byłem młodszy, Chinua Achebe, to jest Ibo. Mhm. Potem zacząłem, wszedłem, wiesz, muzyka Ibo. Słuchaj, ja się nasłuchałem hip-hopu Ibo w ostatnim serio, więc jestem nieźle obkuty, se tam na Spotify odhaczyłem, bo jest paru, nie powtórzę teraz nazwisk, ale parę bardzo fajnych artystów poznałem dzięki tobie w sumie. Dzięki twojemu tacie. W sumie dzięki temu spotkaniu. Ale zmierzam do tego. A twoje szperania, bo dziś w wywiadzie powiedziałeś, że próbujesz tam znajomych zarażać afrobitem. Tak, tak. Moje szperanie. No w sensie gdzieś tam mój tata jakby od początku mnie i moje rodzeństwo jakby zawsze bardzo dużo muzy cudownej mi pokazał i bardzo się cieszę, że gdzieś tam jakby jestem zaznajomiona ze swoją kulturą i się bardzo z tego cieszę. No i zazwyczaj, no teraz Afrobeat to jest jakby rzecz, jest nieodłączna. Teraz ostatnio wygrała na przykład Grammy Tyla i to jest dziewczyna from South Africa i jest też niesamowita. I mam wrażenie, że teraz Afrobeat to jest taka codzienność już młodych ludzi. Mnóstwo jest tego na TikToku i gdzieś tam ludzie uwielbiają teraz Afrobeat. Bardzo dużo osób słucha tego, więc się cieszę w ogóle, że bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. No i zawsze zarażało mnie. A później chciałem cię zapytać, bo jesteś tu pierwszy raz, ale już twoje nazwisko na tej kanapie padło, kiedy był Igor Herbut i opowiadał, jak cię poznał, kiedy ktoś byłaś z mamą. To powiedz teraz z twojej perspektywy, jak wyglądało to spotkanie z Igorem Herbutem i co z tego wynikło? To przede wszystkim zaczęło się od tego, że ja wygrałam wtedy Voice'a i ja potrzebowałam managementu. I zaczęliśmy szukać i dostaliśmy kontakt takiego naszego przyjaciela, mojego mamy od Tamborka i właśnie dostaliśmy numer do mojej menedżerki, teraz obecnej, i dzwoniliśmy się, żeby się spotkać, to było gdzieś obok mnie jakoś, to musiało być blisko jakby mojej miejscowości, nie wiem gdzie to było dokładnie, ale gdzieś blisko mnie. No i spotkaliśmy się i poznałam wtedy też Igorka, bo Igorek wtedy też w ten sam dzień miał koncert. To jest w ogóle prześmieszna historia. Poznałam Igorkę, Igor mówi: zaśpiewasz? Mówię, co zaśpiewam? Teraz mam ci zaśpiewać. No chodź na scenę, zaśpiewasz. Ja mówię, okej. Chłopaki spisali numer i wtedy zaśpiewałam Whitney Houston u jego na koncercie. I pamiętam, że on się tak na mnie patrzył, ja się tak stresowałam. Ale chyba zrobiłam na nim dobre wrażenie i tak zostałam. Tak zostałam. I, no nagraliście kawałek też, bardzo fajny razem, ale czy Igor ci doradzał, znaczy, że doradzał to wiem, ale co doradzał na przykład, czy wyjazd do Ameryki, czy nie? Ja myślę, że Igorek jest tak naprawdę menadżero, mentorem, tak zazwyczaj Igorka nazywa mnie, że to jest osoba, jakby to jest przyjaciel, ale też menadżer i gdzieś tam te decyzje jakby po prostu gdzieś tam pomysły wychodzą wspólnie i razem podejmujemy wszystkie decyzje, nie? Wujek Igor. A wuja Igor. Anku Igor, dobra. A powiedz mi, no jesteś już w tym show biznesie... Przepraszam, że przerwałam, a my się śmiejemy, że Igor to jest ojciec.
jesteś na poważnie w tym show biznesie od przynajmniej 3 lat albo nawet trochę więcej. Czy czy spotkało cię coś niedobrego? Myślę, że hejt, nie? Myślę, że hejt to jest taka rzecz, która mnie jakby spotkała boląca i dalej spotyka. Ale ja też od początku miałam taką zasadę w głowie, że ja nie zamierzam czytać komentarzy. Nie jestem fanką tego za bardzo. I jakoś nie chcę sobie gdzieś tam tych złych rzeczy, bo to jakby po co? No jakby to są ludzie, którzy myślą, że są anonimowi. Ja nigdy w życiu nie dostałam ani jednego złego komentarza jakby na czyjś temat i nigdy w życiu bym czegoś takiego nie zrobiła. Więc dla mnie to jest obrzydliwe i to jest nienormalne w ogóle, że takie coś się dzieje i że ludzie myślą, że są anonimowi, gdzie nie są. Wcale nie są. Więc no przede wszystkim ten hejt, myślę. Jak sobie z tym radzisz? Czytasz, nie czytasz? Ja nie czytam. Staram się nie czytać. Wiadomo, że są jakby gorsze i lepsze. Jest gorszy i lepszy czas. Czasami zaboli, czasami nie zaboli, ale ja mam dobrych ludzi wokół siebie, nie? Więc ja staram się gdzieś to tam... Okej. Okay. Ludzie zawsze będą pisać, bo taka jest natura niestety. A masz jakiegoś, no oprócz rodziny, twojego teamu, masz na przykład jakiegoś psychologa do opieki? Tak, tak, mam. Tak? Ale tak... też po pierwsze mam też dobrych przyjaciół, takich bardzo zaufanych i wspaniałych, na których mogę polegać i bardzo mi pomagają. No ale też jakby jestem na terapii, więc tak. A, czyli możesz sobie zadzwonić, pójść, tak? Tak. Myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne i myślę, że też o tym za mało mówimy, że to jest ważne i nie ma czego się bać. I myślę, że szczególnie w tym show biznesie i też ogólnie, bo życie jest ciężkie, po prostu życie jest ciężkie. Więc myślę, że terapia, psycholog zawsze się przyda i to jest bardzo dobre i nie ma czego się bać. A kto sama to wymyśliłaś? Ktoś z teamu? Mama, tata? Sama chciałam. No. Sama. Słuchaj, mówiliśmy tak. Mówię, że jesteś ekstrawertyczna, co widać, słychać i czuć. Widziałem, jak zareagowałaś na złoty przycisk. Znaczy się po prostu poryczałaś na pełnej. Mama też się popłakała. Mama też. Wszyscy. Więc tam potem obydwie was pocieszał Simon. Wyglądał uśmiech taki. Często płaczesz? Nie, raczej nie. Teraz więcej, bo zrozumiałam też i gdzieś tam dojrzałam do tego, że emocje są okej. Okay. I emocje są w porządku i są jak najbardziej potrzebne i nie można ich tłamsić w sobie. A kiedyś o tym nie wiedziałam i myślałam, że po prostu lepiej, łatwiej jest dusić wszystko w sobie, co nie pomaga. I później wraca z gorszym skutkiem. Dlatego teraz raczej staram się być okej z tym. Natomiast jakby ja nie jestem osobą, która potrafiłaby raczej popłakać się na kamerze. Raczej ja nie umiem po prostu jakoś tak, nie, jakoś mi się ściska wtedy wszystko. Natomiast wtedy w tamtym momencie zawsze się też z tego śmiejemy z mamą, że ja naprawdę ja nie płaczę na kamerach. Po prostu jakoś nigdy nawet nie umiem, bo ja wszystkie te emocje gdzieś to później po prostu ze mnie wychodzi. Ale tam może przez to, nie wiem, jakieś takie... Może dlatego, że to było tak bardzo mało realne, że mogłabym się tam znaleźć wtedy. I że jakby to są rzeczy, o których ja marzyłam i jakby to jest program, w którym jakby ja oglądałam AGC jako dziecko i oglądałam te wszystkie występy i miały po prostu 80, 90, 100 milionów wyświetleń niektóre te występy i to było dla mnie takie niewyobrażalne. Więc jak sama się znalazłam na tej scenie i jeszcze Simon wcisnął złoty przycisk, to we mnie po prostu coś pękło, nie? We mnie coś pękło i ten moment był tak bardzo nierealny i ja w ogóle nie wiedziałam, co się wydarzyło, nie? A co było bardziej nierealne? Czy ten moment po złotym przycisku, czy potem jak Billie Eilish, której piosenkę śpiewała, udostępniła twoją wersję? Myślę, że i to, i to. Myślę, że to, i to. Dla mnie też to, że Billie udostępniła to jest bardzo niesamowite i bardzo miłe. Mówisz, że masz charakterek. Trochę tak. Mogłabyś się rozwinąć? No ja mam charakterek, raczej mam. Ale też jestem charakterną osobą i czasami nie jestem prosta i nie jestem łatwa. Pyskowałaś mamusi? Trochę tak, zdarzało się. O co?
no to myślę, że to jest takie typowe rodzić dziecko, sytuacja pod tytułem przecież ja wiem lepiej, nie, bo ja wiem lepiej, nikt się mnie nie słucha, to bardzo często. Staram się oczywiście nie robić tego, ale no to czasami nerwy, hormony przede wszystkim, więc tak. A w pracy, znaczy w sensie w muzyce? Z muzykami, z kompozytorami, z managementem, teamem, jaka jesteś? Myślę, że czasami, nie, przede wszystkim myślę, że my w teamie mamy szacunek do siebie nawzajem i szanujemy nawzajem swoje zdanie. Ja bardzo często jest tak, że ja z czegoś sobie nie zdaję sprawy i czegoś nie wiem, no to po prostu czegoś nie wiem i wiem. I później wychodzi na to, że nie wiem i wtedy się uczę na swoich błędach i jakby staram się też słuchać i nie zamykać się i nawzajem siebie słuchamy i tak myślę, że tak to wygląda. Dobrze, a jak jest z wchodzeniem tego, no bo dobra, tam 3 lata temu miałeś 12 lat, 12,5, to naprawdę byłaś dzieckiem. Mhm. Teraz jesteś w takim dziwnym, przejściowym okresie, w tym sensie no, rozumiem, że może już być coś takiego, że masz 15,5, i nie będzie mi nikt gadał, jak ma to być zaaranżowane, bo ja już wiem lepiej. Znaczy, przede wszystkim mój team i jakby ludzie, z którymi pracuję, raczej mi ufają. Raczej mi ufają, na pewno mi ufają i oni wiedzą, że jakby no, ja bez mnie nie ma ich, ani bez nich nie ma mnie. Więc tak to wygląda, nie? Szczególnie jeśli chodzi o muzę, no to muza to jest stricte moja rzecz. To jakby to jest moja rzecz i nie lubię, jak ktoś mi wchodzi w muzykę. Jedna osoba, która rzeczywiście może mi wejść w tekst, w muzę, to jest Igor, bo Igor też jest artystą i gdzieś tam... Igor Herbut. Igor Herbut, tak. Natomiast jakby no są rzeczy, które jakby no wychodzą stricte ode mnie. No ja się też tego nauczyłam, żeby jakby było trochę tak, jak chcę. Oczywiście, jeśli jest to dobre, jest to mądro. I tak, tak jest. A co z nauką? Jest, cały czas. W zasadzie zdałam pierwsze półrocze, udało się. Nie było prosto, naprawdę nie było prosto, ale się udało. A masz indywidualną? Indywidualno i tak jak jestem, to jestem, nie? Teraz ostatnio byłam z 3 miesiące w domu, tak nawet. To pochodziłam trochę do szkoły, tak stacjonarnie, a tak to po prostu wysyłam jakieś tam rzeczy po prostu. A jak jest w tej szkole? No bo wiesz, różnie bywa. Pamiętam, też miałem różnych znajomych, jak tam jakiś nauczyciel mówi: o, kto nas zaszczycił swoją obecnością? Nie, no często oczywiście tak powiem, że o, kto to przyszedł, ale to raczej to nie jest jakby sympatiko? Sympatiko, no to nie jest w takim kontekście, że o, nie, raczej nie. Powiedz, bo też tutaj na tej kanapie siedziała Natalia Przybysz, tak sobie gadaliśmy o życiu. No i ona na pytanie, czy czegoś żałuje, no mówi, że trochę żałuje, że nie miała normalnego dzieciństwa, mając teraz 4 dychy, coś koło tego. No, a ty jeszcze masz to dzieciństwo, nie masz tego dzieciństwa, ale krótko mówiąc, wiesz, duża część swojego dzieciństwa na oczach milionów, więc tak proszę cię o interpretowanie tego, co się dzieje, no ale jak to jest z tym twoim dzieciństwem? Jak to z moim dzieciństwem? Jest ten czas. Wiadomo, że jakby no, ja nie prowadzę życia jak normalna nastolatka i gdzieś tam tego czasu jest o wiele mniej. I też czasami pamiętam, że miałam taki czas, że było mi trochę przykro, że już ludzie mnie nie zapraszają nigdzie, no bo ja i tak nigdy mnie nie było, więc trochę było mi przykro. Ale... Hej, zapraszajcie Sarę, hej, taki apel. No. Jedna coś tam na domóweczkę. No, ale nie, teraz już to rozumiem. Jakby ja staram się zabierać przyjaciół ze sobą, jak tylko mogę, często, jak mam czas. Ostatnio teraz, jak jestem w Warszawie, też są ze mną. Więc na tyle, ile mogę, to nie mogę narzekać, bo naprawdę nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Wiadomo, że jak jest sezon, to też wygląda inaczej, ale raczej moja mama... Nie, znaczy, ja wiem, że nie jest źle, bo pewnie większość ludzi ci zazdrości tego, co ty masz. Ale może być tak, że ty na przykład właśnie, przepraszam, jak się nazywa jezioro, Roczone. To wiesz, o co mi chodzi, że po prostu może być taki numer, że gdzieś jesteś na koncercie, tu jest 10 tysięcy ludzi, a ty sobie myślisz, że oni tam w ośnie... Chciałabym 10 tysięcy ludzi pod sceną. Leżą na trawie sobie nad jeziorkiem, wiesz. I... Myślę, że ja też w głowie mam to, że jeśli nie będę pracować, to nie osiągnę tego, co chcę. A jak gdzieś tam swój cel mam wysoko postawiony i wiem, czego chcę,
co chcę i że muszę ciężko pracować, żeby tam być. Więc no, to trzeba coś wybrać po prostu. Trzeba poświęcić rzeczy, nie da się mieć wszystkiego, nie da się zjeść ciastko i mieć ciastko. To też były często, na początku ja miałam z tym duży problem, bo było, ja chcę znajomych, ale nie, ale ja też chcę więcej pracować. I to w ogóle to tak się nie da. Trzeba z czegoś musi być więcej, czegoś mniej. Tak jest życie. A jak na ciebie w domu mówią rodzice, rodzeństwo liczne? Sara czy jakieś? Sarka chyba. Bo braciszek młodszy, Kuba, mówi do mnie Sarka zazwyczaj. Ale jakoś tak nigdy nie miałam jakichś takich, niestety, ja chciałam zawsze. A powiedz, a mówisz, że nie mogłabyś żyć bez muzyki, a gdyby jednak się okazało, że musisz żyć bez muzyki, to co byś z sobą zrobiła? Ja nawet nie chcę o tym myśleć, szczerze. Ja bardzo nie lubię wchodzić na ten temat, co by było, gdyby nie muzyka. Nie mam pojęcia. Mam zielonego pojęcia. I otwarcie się przyznaję, że planu B raczej nie mam, jeśli nie muzyka. Znaczy, jakby nie widzę siebie nie w muzie. Już nie, nawet stricte już nie mówię teraz jakby o solowej jakby karierze, ale raczej jakby... Mogłabym może pisać teksty, może. Albo może być producentką. Muzy, albo może tancerką, ale tak może. Ale raczej ja wolę muzy, wolę siedzieć w muzy. Jak myślisz, jak się staniesz w wersji amerykańskiej naprawdę pełnoletnia, czy jak skończysz 21, czyli za ile to? Jest, za 5,5 roku. Si. Gdzie wtedy będziesz? Nie chodzi mi o geografię, chodzi mi, gdzie chciałabyś być, mając lat 21. Chciałabym być na scenie, chciałabym... Chciałabym bardzo dawać dużo ciepła ludziom, chciałabym leczyć swoimi numerami, chciałabym wywołać u ludzi dużo emocji swoją muzyką. Tak, i chciałabym być wysoko. Jak wysoko? Bardzo wysoko. Bardzo wysoko. Więc będę robić wszystko, co tylko mogę. W sensie nie wiem, czy się pracować. Nie wiem, czy się interesujesz sportem, ale nasz wielki mistrz Kamil Stoch, skoczek narciarski, znaleziono jego filmik, wiesz, jak miał 12 lat, 13, zapytany, kim chce być. Ja nie pamiętam dokładnie, ale powiedział, że albo mistrzem olimpijskim, albo mistrzem świata, czyli to, co zrobił po latach, kiedy ten wyciąg... U niego to jest, wiesz, prosta kategoria, bycie mistrzem świata, mistrzem olimpijskim. To wysoko Sary James, to co oznacza? Myślę, że... Taylor Swift? No wiesz, jak... Powiem jeszcze, ja strasznie nie lubię o tym mówić. Bo ja wolę to gdzieś tam po prostu trzymać w sobie i gdzieś tam... nie chcę, żeby to było po prostu źle odbierane, ale pracujemy, pracuję i mierzę wysoko, bo wiem, że mnie na to stać i wiem, że myślę, że dałabym radę i tak, nie wiem. Słuchaj, wiem, że kibicowałaś, a propos mam talent amerykańskiego, Grace Van Der Waal, tak? Mm-hmm. Jak ona miała 12 lat. W 2006, teraz ma 20, tam daje się wszystko pięknie się rozwija, sprawdzałem jej tam osiągi, wyniki. To powiedz mi, kogo byś wymieniła z takich 20-parolatek, no starszych od ciebie trochę, ale nie tak strasznie, którzy cię inspirowali, albo imponują, albo dają zachętę do roboty? No myślę, że taką moją największą inspiracją muzyczną teraz, na ten moment to jest Beyoncé i pewnie to niesamowita kobieta, niesamowita. Rosalia, jest wiele artystów, bardzo, bardzo dużo jest artystów. A z artystów, tak. A z kolei, jeżeli są jacyś, jeżeli pamiętasz, z takich starszych, w sensie na przykład, których puszczali ci rodzice, albo nie wiem, no... Że mogliby być twoimi rodzicami. Ja się wychowałam na Eryce Badu. Bardzo. Eryce Badu, super. Mhm. Na Eryce wychowałam się na no też na Afro Singers, nie? I na kim jeszcze się wychowałam? Też się wychowałam trochę na Davidzie Bowie, chyba tak. Tak, to też. Ja się wychowałam na różnorodnej muzie, no różnej. Ale myślę, że takim moim największym inspiracją na ten moment jest Beyoncé. A z kim chciałabyś wystąpić razem na scenie? Z parę takich artystów.
Myślę, że zdecydowanie jakby z Rosalią, bo to jest moje, kocham, uwielbiam tą kobietę. Więc myślę, że z Rosalią, myślę, żebyśmy się dogadały. Pięknie. A powiedz, jeśli chodzi, wracając jeszcze do amerykańskiego Mam Talent, co cię tam zdziwiło albo nie, widząc od kulis, jak jest no w sumie ten jeden z najpopularniejszych show na świecie robiony? Myślę, że no przede wszystkim produkcja, nie? Produkcyjnie to jest bardzo duże, to jest jakby no, skala, nie? Skala myślę, że no i też no jakby, no nie oszukujmy się, Amerykanie jakby wiedzą, jak robić swoją robotę, jakby tam jest wszystko tak i gdzieś tam no świetnie to wygląda i świetnie to brzmi i to jest wielkie show, więc akurat no, oni są świetni w te rzeczy. I myślę, że skala przede wszystkim, myślę, że ile ludzi jest w produkcji, i profesjonalizm też, no, i brzmienie i wszystko. Kto cię zgłaszał fizycznie? Kto wysyłał, nie wiem, maila? My się tam wpadliśmy na taki pomysł z managementem moim. Ile czasu potrwało od, wiesz, od... Oj, ciężko mi teraz powiedzieć. No trochę czasu trwało, to jakby było dużo przygotowań do tego i żeby wybrać numer i też trzeba było mieć wizę i to wszystko, więc trochę to czasu potrwało. Mówi pan teraz o tym okresie od tego, jak, że tak powiem, się zgłosiłam. Tak. To jest parę miesięcy. Mówiliśmy Marcin, Sara. Wiem. Nie, pan tak z kultury. Więc tak. Więc szybko poszło, okej, dobra. Wiesz, a propos cech charakterologicznych, jesteś uparta? Powiedziałabym, że jestem uparta dosyć. I często jestem uparta w momencie, w którym nie powinnam być uparta i później sobie zdaję z tego sprawę, jest mi głupio bardzo często. Ale bycie upartą to wcale nie jest taka zła rzecz czasami. Nie, no nie upartą, ale taka, no to raczej... No ja jestem charakterna trochę. Trochę charakterką mam. Trochę mam charakter, ale jestem kulturalnym człowiekiem. Jakby to nie jest tak, że jakby ja sobie to wymyślam i jakby jestem niemiła, bo nie jestem. To jakby wiem. Tylko jakby mam charakter po prostu. No. A zdarza ci się powiedzieć coś za dużo, za szybko? Czasami tak. Myślę, że to myślę, że tak. Myślę, że czasami tak. A jak reagujesz na przejawy uwielbienia, albo wiesz, jakieś propozycje męsko-damskie, no, nie wiem, jak to określić, no. Przecież, kurczę, piszą do ciebie chłopaki, dziewczyny, nie no. Jakoś tak, nie wiem. Ja raczej tematu miłości unikam, jakoś tak... Zostara jesteś na tym. Zostara jestem takie rzeczy. Nie, jakoś tak... Myślę, że swoje miłości gdzieś tam, szczególnie w moim wieku, jakby, że to się zmienia cały czas i jakby To, że nie wiem, kogoś teraz poznam, czy będę miała, to jakby nie znaczy, że ja będę z tą osobą do końca życia w tym momencie. Raczej tak nie będzie. Więc raczej omijam ten temat i myślę, że to są prywatne rzeczy i jakby, no, jakby każdy miał jakieś tam swoje pierwsze miłości. Jestem nastolatką, myślę, że to nie jest jakieś niesamowite, jakieś wow. Ale nie, raczej nie. Co czujesz przed wyjściem na scenę? Jak jesteś już na backstage'u, wiesz, i za chwilę wywołana bądź nie, po prostu wejdziesz? Zawsze stres. Ale to też jest dobre, bo stres mnie zawsze jak to się mówi? Przepraszam, zapomniałam słowa. Mobilizuje? Mobilizuje i napędza do działania, więc ja nie, zawsze to powtarzam, że ja występ bez stresu to dla mnie nie jest występ trochę. A po koncercie jak? Adrenalina skoro. Jak się rozluźniasz? No to myślę, że no jest zmęcz, bo wchodzi taki don. Ja często po koncertach jestem taka no. A przy okazji koncertów czy jakichś występów publicznych, jakim jesteś typem, który wychodzi do fanów i wiesz, przytulaski i tak dalej? Tak, ja jestem bardzo osobą taką przytulaśną raczej. Ja uwielbiam kontakt fizyczny jakby, więc ja uwielbiam.
my love language is physical touch. Więc jakby ja uwielbiam takie rzeczy i jakby nie mam z tym problemu i jak tylko mogę, to staram się wychodzić. Czasami są momenty, ja jakby to może zapytać menadżerki, które gdzieś tam siedzi, że ja jak nie mogę na przykład podejść po koncercie, zrobić zdjęć, albo jakby nie mogę... No jest mi przykro wtedy, jest mi po prostu przykro, bo ja bardzo... Ja pamiętam, że jeszcze na początku, jak zaczęłam grać koncert, takim początku, ja i cały mój team czekał ze mną i moi ludzie z bandu czekali na mnie przez 3 godziny, jak ja skończę podpisać wszystkim autografy, 3-4 godziny czasami. Na przykład miałam koncert o godzinie 18 i kończyłam o 22-23, bo musiałam podpisać każdej osobie, która tam była, autograf. A masz coś takiego, łapiesz się, że... nie wiem, masz zły dzień, zły humor, jesteś wściekła, a trzeba się uśmiechać, bo wiesz, jeszcze... Myślę, że to jest nieodłączna część tego biznesu i to jest też rzecz, o której ludzie bardzo często zapominają, nie? Bo ludzie zapominają, że my, to, że widzimy nas teraz w telewizji, wcale nie oznacza to, że my nie jesteśmy realni, to jakby jesteśmy ludźmi. I mamy emocje, i mamy gorsze dni, i możemy się źle czuć, i możemy... Kobiety mogą też przechodzić różne czasy i wiadomo, o co mi chodzi. Więc jakby ludzie o tym bardzo często zapominają. Zapominają o tym, że ja mogę wstać dzisiaj i na przykład, nie wiem, dzisiaj wstałem, bolała mnie głowa. Jakby to są rzeczy, których ludzie właśnie nie do końca często pojmują i w ogóle nie wiem dlaczego. Więc oczywiście, że miałam czasami moment, że musiałam się uśmiechać w momencie, kiedy nie do końca miałam na to ochotę. Bo tak po prostu jest, jesteśmy tylko ludźmi i mamy prawo mieć też takie dni. Więc tak. A myślałaś o tym o innej odsłonie działalności artystycznej, czyli o filmie, kinie? Ja jak pamiętam, jak dostałam propozycję Małej Syrenki, żeby dubbingować, to się bardzo straszyłam. Mówię, Boże, przecież ja nie wiem w ogóle, jak to zrobić. I też pierwsze, co myślałam, to myślałam, że największym problemem oczywiście będzie dubbing, nie piosenki. W ogóle totalnie na odwrót. Dubbing nagrałam bardzo krótko. Nie znaczy, że jestem dobra w to, bo nie uważam za bardzo, że jestem dobra w dubbing, bo ja też mówię dosyć niewyraźnie i nie wiem. Ale chyba się spodobało. Ja zawsze chciałam. Jak byłam mała, bardzo chciałam wystąpić w jakimś amerykańskim. W czym? Amerykańskiej produkcji. Chciałam po prostu mówić w filmy po angielsku. No to nie są, może przyjdzie. Ale bardziej komedia, melodramat, sensacyjny. Raczej. Ja lubię filmy, które działają mocno na psychikę. I filmy, które. Są realne. Czyli znaczy, na przykład, ja jestem... co ostatnio oglądało, jak ci się podobało? Czy ostatnio, nie ostatnio? Wiem, czy znasz? Czy pan zna? Taki serial. Się okaże, że od 18 lat, więc wiesz. Czarne lustro. Mhm. No to jest taki, no to jest Black Mirror, to jest bardzo ciężki serial i w ogóle nie seriali. Powinna w ogóle mówić tego na wizji, że oglądałam to, bo... Z 18 zdaje się. Czyli oglądałam wszystkie odcinki, bo niektórych lepiej, żebym nie ogląda. Ale są niektóre odcinki, które są, to jest taki serial o tym, że to jest trochę taki nasz świat za paręnaście lat. Albo za parę. Albo za parę lat, no właśnie. No i on jest, no to jest bardzo ciężki serial, no, ale ja lubię seriale, które są takie rzeczywiste, które działają. Nie, Black Mirror, genialny. Bardzo ciężkie. A piszą do ciebie, podejrzewam, dziewczyny bardziej z jakimiś, wiesz, poradami, znaczy prośbami o rady? Dostaję parę takich rzeczy. Ja też staram się odpisywać razie na DM, jak tylko mogę. I dostaję dosyć dużo pytań odnośnie tego, jakby jak, że ktoś zaczyna śpiewać i się pyta mnie, co zrobić i czy mam jakieś porady. To jest w ogóle dosyć zabawne, bo ja też jestem też taką osobą, która nie uważam, że koniecznie ja powinnam dawać komuś rady. Nie wiem, jakoś tak. Śpiewasz pod nosem? Znaczy w sensie, wiesz, tak? Cały czas? Dużo. Dużo, ale staram się śpiewam dużo raczej, ale jakoś tak też nie na przykład publicznie. Także chodzę i na przykład śpiewam jakoś bardzo. Chociaż nie, nieprawda. Jak byłam tutaj na backstage'u, też coś tam uciłam. Ale no nie jakoś tak głośno, jakoś tak sobie pod nosem coś tam. A jak przychodzi ci muzyka do głowy, mówię, nie mówię czyjś kawałek, tylko
coś to co robisz? Znaczy, nagrywasz to sobie na telefon, czy...? No miałam kiedyś, to było parę miesięcy temu, byłam... Nie wiem, gdzie to było dokładnie, ale byłam na jakimś takim... Coś miałam, jakaś sesja czy coś. I pamiętam, że była taka szafka, takie były regały z Vogue'iem, prawda? Ja tak sobie siedziałam, po prostu tak sobie patrzyłam na to wszystko i nagle pamiętam, że w głowie po prostu mi gdzieś tam jakaś melodia nagle przyszła do głowy. Poszłam od razu i to nagrałam i nagrałam później ten numer. A budziłaś się z melodią w głowie? Wiesz, bo jest legend. Tak, no, jest no. W ogóle, to jest zabawne, bo, ale to raczej nie tak, że na przykład w nocy, że nie wiem, byłam u siebie gdzieś tam w domu, czy w jakimś tam mieszkaniu i nagle się obudziłam z melodią, ale miałam na przykład, ja często mam tak, że na sesjach, jak mam studio dużo, to śpię na sesjach czasami, bo jestem zmęczona i jest taki filmik, wydaje mi się, że jest gdzieś taki filmik, że ja tak świetnie zostałam, tak z otwartą buzią i nagle tak się obudziłam i zaczęłam po prostu śpiewać melodię i jakby zaśpiewałam jakby i tak stworzyliśmy numer. A powiedz mi, który, bo widziałem w internecie, to chyba było po Ameryce, twój powrót do rodzinnego miasteczka, który z tych powrotów był, zapadł ci najbardziej w pamięć? Po powrocie ze Stanów? Nie, nie wiem, bo pewnie, znaczy chodzi mi o powrót ze Stanów, ale zakładam, że po zwycięstwie w Voice'ie też tam jakieś powitanie miałaś, czy... Tak, no ja, a no tak, no oczywiście. Ja byłam, jak wróciłam do szkoły, wtedy chodziłam jeszcze do muzycznej, to miałam piękne powitanie z ciastem i to bardzo urocze. Więc miałam parę takich rzeczy. No też rodziny, zwyczaj świętowaliśmy trochę i tak. A słuchaj, jak już któregoś dnia będzie u ciebie w miasteczku ulica twojego imienia, to którą chcesz ulicę? No proszę, gdzie tam? Ja bym wzięła, ja w ogóle bardzo mi się podoba, jak ulice mają nazwy jedzenia. Na przykład cynamonowa, majerankowa, bazyliowa. Arbuzowa, tak. Arbuzowa, świetne to. Nie wiem. To może pewnie zbudować jakąś do jeziora, tak? Do jeziora albo do lasu. I ten tablica tutaj, prawda? Tutaj byłam i się zgubiłam. No dobrze, to słuchaj, to w sumie, to czego mam ci życzyć? Myślę, że zdrowia, bo tego nie da się kupić. Myślę, że wytrwałości chyba. No dobra, dziękuję bardzo. Sara James była gościem w Melinie w Estero. Bardzo ci dziękuję, Sara. Bardzo również. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się wszyscy. Melina w Estero.